Bo tak jak wy i ja czekacie na Elite 1. Elite 1 nagrody. Słuchajcie, mamy to. Paczka piłkarska Team of the Week. 10,75 plus razy 2. 85 plus 1. Mega paczka rzadkich kart. Co tu nie poleci, słuchajcie? Co tu nie poleci, to nie wiem, ale poleci, mam nadzieję, dużo. Ogólnie dzisiaj będziemy robili nowy skład. Będę chyba grał formacją w ogóle z piątką obrońców. Tak, wiem, możecie mnie wyzywać od razu. Tak, wiem, możecie mnie już od szmat wyzywać. Nie ma problemu. Dobra, słuchajcie, zaczynamy opening, lecimy. Najpierw paczka za 25 tysięcy, czy to będzie walkout? Na pewno nie, ale napastnik z Włoch. Włoch? To niezłe Włochy w Hiszpanii grane są. Drzewko, dziękuję. No żaden Ronaldinho. Najgorsza z tych paczek będzie paczka z Team of the Weekiem chyba po prostu. A, no bo co tam może polecieć? Nic szczególnego. Zobaczmy, Team of the Week, bez walkoutu, wiadomo, LS, 80 overall, no to wiadomo, że to Quixel jest raczej, bliżej Quixela, chociaż pod Haalanda może? Chyba on wchodzi za Quixel, więc... Dobra, no to teraz, wydaje mi się, że te dwie 10,75 plus to takie najsłabsze, bo co z tego, że jest dużo rare. Jak wszystko słabe. Zobaczmy, czy będzie walkout. Otóż nie, ale mamy LS z Belgii. To będzie Carrasco. On ma fajne staty ogólnie. 8-8 pace'a. Carrasco ma 8-8 pace'a. 8-1 strzałów, 80 podań, 85 dribbling. Naprawdę fajna karta. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Incogni. A czym jest Incogni? Spokojnie, już wam tłumaczę. W dzisiejszych czasach nasze dane są wszędzie. Wystarczy, że gdzieś podamy numer, dane wyciekną, a później nasz numer jest rozsyłany wszędzie, nasze dane są wszędzie, nasz adres można znaleźć dosłownie wszędzie w internecie, wystarczy chwilę poszukać. Niestety później dostajemy jakieś telefony i możemy się w łatwy sposób narazić na scam. Sami zresztą pamiętacie, że nawet na tym kanale jest film, gdzie podczas live'a, kiedy streamowałem dla was, dzwonił do mnie bot. Dzień dobry. Dzwonię, aby pana poinformować, że ma pan prawo do skorzystania z nieodpłatnych porad specjalistów w zakresie profilaktyki oraz przede wszystkim schorzeń kręgosłupa i stawów, a ponadto w ramach tego właśnie programu ma pan zupełnie za darmo do odebrania intuicyjny masażer elektroniczny. Super. I jako, że ja wiedziałem, że jest to bot, to łatwo było mi się od tego odciąć, ale nie wszyscy o tym wiedzą. A sam też ostatnio dostaję propozycje współpracy od maili, które wyglądają w ten sposób. collaboration1@poczta.onet.eu. No raczej to nie będzie dobra współpraca. A Incogni jest firmą, która pomoże ci usunąć twoje dane, twój numer telefonu, twój adres z internetu, żebyś tych propozycji skamu nie miał, żebyś nie dał się narazić na coś w internecie. Incogni pomoże ci sprawić, żeby twoje prywatne dane były naprawdę prywatnymi danymi. Ochroni cię ona przed skamem, przed spamem, czy przed próbą wyłudzenia jeszcze większej ilości danych o tobie. I pamiętajcie, może wy wiecie, jak wygląda skam, jak wygląda spam, natomiast osoby starsze niekoniecznie, a z nimi też możecie się tą stroną podzielić. I na sam koniec coś fantastycznego dla was, czyli 60% kod zniżkowy na roczny plan. Kod Kamek lub po prostu kliknijcie link na dole, to zapewni wam 60% zniżkę. Jeszcze raz odsyłam was do linku na dole i lecimy z odcinkiem. No dobra, kolejne 10,75 plus. Czy będzie walkout? Otóż nie, Espres. Oj, o, aj. Jakby to było, bo chyba Tonali ma 8,5, nie? Kurczaki. A Locatelli. A najpierw 55 tysięcy. Czy to będzie walkout? Jest walkout, jest walkout. Napastnik. Portugalia. Oj, gołcika trafiamy, ale no wiemy, że nie jest nic warty. Szkoda, ale fajnie być Cristiano Ronaldo. Dzień dobry, ser, gołcik. Szkoda, spoko z jednej strony, bo to jednak Cristiano, ale z drugiej strony zobaczmy sobie Carlo Ancelotti w ogóle. 20 tysięcy zawsze, nie? Cristiano, sprawdzę zaraz jego cenę. Nie wiem, czy sobie Ancelottiego po prostu nie wezmę. Ciekawe, jakie on ma taktyki. Są tu jakieś, jak na przykład się kliknie, jakie ma taktyki? On ma 4-3-3 wersji drugiej, obrona wysoko, krótkie podania, mocne strony taktyczne, zagrożenie na skrzydłach, cierpliwe budowanie akcji, zostaje dużo sił. No okej, okay, słuchajcie, rzadki piłkarz 85+, czy będzie drugi walkout? Sprawdźmy. Jest walkoutka. PS? Anglia? Kelly? Nie, no ona musiała wrócić do nas. To było oczywiste. A nie, to nie Kelly, to ta... Nie, kto to jest? A nie, to Mid.
Myślałem, że to Kelly, ale mid, okej. Czy nie mam na w ogóle... Jak karta 88 overalla, nie ma żadnego playstyle plus, to jest bardzo smutne. 5 sztuczek ma, ale te playstyle, no zobaczcie, to jest tak słabe, ono nic nie ma tutaj, nie? Role skrzydłowa plus plus. I ostateczna paczka, tutaj tym razem niewymienna, więc jeżeli byśmy mieli coś trafić, to coś fajnego do składu, na to przynajmniej liczę. Paczka za 100 tysięcy, dzisiaj na grubo. I bez walkoutu. Oj. Jeszcze jakaś Girelli, kto to kuźwa jest? Nie stosujemy taktyki górnika. 28 zgrania, 5 zgrania brakuje, no dobra. I teraz tak, zarządzanie drużyną. I teraz to jest ważne. Pa teraz. Własna taktyka. Gra z kontry. Pyk, 61. Role zawodników. W ataku. Kevin. Rozgrywający. Wysunięta napastniczka. I wysunięty napastnik. Git. Rolfo, ty jesteś ofensywną wahadłową. Bastoni, ty jesteś... to by było spoko, tylko że zamienimy was pozycjami. Tak to wygląda. I Roberto jest box to box. Guajaro, no ty... Guajaro teoretycznie mogłabyś być rozgrywającą. W obronie gramy tak, w ataku gramy tak. Ewolucja na Rashfordzie. Problem z ewolucją na Rashfordzie jest taki, że jeżeli ten Rashford mi się nie spodoba, nie? Obszar koncentracji mogę zmienić? Nie chciałbym, żeby oni za dużo dostali na łeb, nie? Dobra, słuchajcie, tak. Kod taktyki jest u góry. No dobra, słuchajcie, tak wygląda nasz skład. Let's go. Zobaczmy skład rywala, słuchajcie. Piąta liga to nie przelewki. Pickford, Renard, co jest? Powiem wam w porównaniu z moim składem to... Dobra, lecimy. Zobaczymy, jak to będzie śmigało. To je. Oj. Ewa Pajor 1-0! Vamos! Pierwszy mecz w tej taktyce sprawdzam, także... To, że ta taktyka jest ten, teraz tam pod wykrzyknik taktyka, to jest po prostu taktyka, którą teraz gram, żebyście mogli zobaczyć. Ewcia Pajor! Ale gra jest zmulona. Ciężko się... mi wgryźć w tą taktykę, bo strasznie jest opóźnione to, że ja coś robię, trzeba czekać 2 sekundy, aż to respons będzie tego, nie? Naprawdę. Wyłącz sobie modyfikator czasu reakcji w ustawieniach gry. Jest coś takiego? Modyfikator czasu reakcji w ustawieniach gry? Co? Co? Co ty do mnie w ogóle? Po jakiemu ty do mnie? Dobra, sprawdzę to zaraz. Ale co to? Na co? Co? Opóźnia gameplay. Czaisz, że masz opcję, żeby ci opóźniała gameplay. Zaraz to sprawdzę, bo aż nie wierzę, że ktoś, że coś takiego jest. Zaraz zobaczę, na co to wpływa w ogóle. Efcia. L1, dribbling plus przejście z L1 na sprint, nie? Ale z bitem wjechało! Najlepsze by były wiadomości od szczura. Coś tam, że zabierz to coś tam z wojskiem było, nie? Mendy widać, ja wiem, że był Mendy 8-2, który był... Ogólnie feeling grania w tą grę teraz to jest jakbyś grał naprawdę z każdym z węglem... na plecach, nie? Naprawdę, starym jest ciężko. To, Rajo, jak przegrywałeś ze Szczurem, to już naprawdę ciężko z twoim gameplayem w twierdzę. Czy są fideski dalej OP? Wiesz co, na przykład w drafcie, na YouTubie jest film z draftu, jak wykrzyknik YouTube sobie wpiszesz, to ten drugi link chyba to jest właśnie do odcinka z draftu, który dzisiaj nagrywałem, więc tego nie było na streamie. I grałem tam Sonem, który miał fineski i powiem ci, no siadło parę, nie? Rashford, man of the match, słuchajcie, 6-0, 7-0 w pierwszym meczu z tą taktyką. No koleś raczej nie był najlepszy, ale teraz idziemy sprawdzić to ustawienie. Modyfikator czasu reakcji. Ten modyfikator uwzględnia opóźnienie w czasie reakcji między podjęciem decyzji o zmianie zawodnika a faktycznym odcięciem przycisku L1 podczas korzystania z opcji następny zawodnik. Ogranicza to sytuacje, w których decydujesz się na zmianę zawodnika, ale do czasu naciśnięcia przycisku L2 docelowo następny zawodnik już się zmieni.
To ma wpływ na to, jak z L1 zmieniacie zawodnika i ten wskaźnik trójkątny się zmienia, bo akcja idzie. To raczej o to chodzi, nie? Wiesz co, jeżeli chodzi o pięciu obrońców, to ja też nigdy nie grałem pięcioma obrońcami, ale przy tym, że te taktyki pozwalają ci na to, żeby lewy i prawy obrońcy aż tak się pomagali w ataku, to w sumie jest spoko, nie? Dobra, słuchajcie, mecz następny, no idziemy. Uwaga, żeby teraz gra nie zapierdzielała zbyt mocno. FC po wylewce, okej, okay, czyli wylewać będzie. Dobra, gra jeszcze bardziej zamula. Ederson, Konate, Gwardiol, Jorenter i Haaland. List pola karnego. Żał Felix ma 122 asysty. A, dobra, ja myślę, jak chłop tam już 122 asysty, ale to w skład Buttons, dobra. Let's go. Dobra, trochę na farcie spadło pod nogi, ale druga minuta, mamy bramkę. Kevin De Bruyne! To ja poproszę. Efcia Pyre, my best napastnik. Efcia Pyre, who are you? Jedna IP na konto. Tak, tylko że zaraz Juni trafi na Road to Glory, a później trafi na końcowym i jeszcze na jakimś tam Monice i w ogóle dramat. Rdzawy Jamnik dostał na łeb. Ile miał rdzawy Jamnik strzałów? Bo trochę miał, wydaje mi się. Miał więcej ode mnie, proszę. Ale tylko 1-2 expected goals. Dobra, słuchajcie, dwa mecze tym składem. Nie chcę nic mówić, nie zapeszać. Mamy flagę. 3 punkty, słuchajcie. Teraz wskakujemy na mnożnik, więc raz, dwa, trzy, cztery mecze, jakbym wygrał na mnożniku. Fajnie. ARG 1906. Kogo będę robił w nowy... Oj. God damn it. No to tutaj FIFA Pointsy były na pewno grane u oponenta. Co do kolego, jeżeli chodzi o ten komputer, czy ci tam pójdzie, czy nie, to wiesz co, wydaje mi się, że tam na Ryzen 8 4 3 8 7 6 2 by poszło, a jeszcze jakbyś dokupił GTX-a 3080 Ti, to wtedy na średnich, ale jeszcze jakbyś DDR5 RAM dokupił 32 giga, to wtedy na pewno, ale musiałbyś mieć płytę gigabajta. Zasilacz jest ważny, ale możesz zawsze zasilacz z tego. Oj. Zasilacz odpinasz z tego, z mikrofalówki, tam co masz, normalnie, kontakt, zasilacz i tam powinno pójść. Tak serio to kolego, nie wiem, najlepiej jak kiedykolwiek macie problemy z tym, czy to coś wam pójdzie, czy nie, jest taka strona canyourunit.com. Wtedy coś tam ściągacie, najprawdopodobniej wirusa, no ale jak już macie tego wirusa zainstalowanego, no, to na canyourunit.com ściągasz to i odpalasz i tam ci pokazuje, czy ci gra pójdzie na takich, czy na takich detalach. Wystarczy wpisać w ogóle, ale słuchaj, Mesty HD Live. Tutaj 90% pytań, które padają na czacie, wystarczy wpisać w ogóle. I to jest naprawdę, ale ludziom się nie chce, wolą tu zapytać i jelą. Dzisiaj czwarta liga. No taki jest plan, jeżeli wygramy dwa kolejne mecze, to taki jest plan. Momenty, punkty przełomowe, Ultimate klasa. Tu musimy tak, strzelić bramkę w minutę 30, minutę 20, minutę, nie? Wszystko po kolei. Jest artykuł, w którym możesz przejąć pada, jakby w momentach przejąć pada po drugiej stronie i po prostu strzelasz bramkę w najłatwiejszy sposób, nie? Czemu Guajaro jest przy piłce akurat? Czemu nie Eva Pajor? Nice. Jeden. Nice. Zostały dwa wyzwanka. Czy widziałem glitch z podaniem Edersona? Nie możesz podostać linka, jak masz gdzieś. Nice. No i słuchajcie, zostało nam ostatnie wyzwanie, tylko tam nie ma czasu chyba na nic w ogóle. Tam nie ma czasu na nic. Strzel bramkę, mamy minutę in-game. Jak to zrobimy, mam paczkę za 100 tysięcy. I na sprint w bramkę, kolego. Tak, tylko że problem, że Guajaro nie ma sprintu. Co jest? Aha.
Ha, ja już się czas skończył. 1 hour later. O, może teraz po rozegraniu strzał doleci do bramki, czy się... Oj! Zabrakło czasu. Nie no, jakby fajnie, fajnie wszystko rozegrane, super. Ale czekaj, może za wolno rozgrywam, może... Czekaj, bo tutaj to zrypałem, to... No jeszcze raz, może za wolno, może szybciej, czekaj. Może klepka jakaś, tiki-taka, Barcelona, tutaj, pak. Pyk, pyk, pyk. Tu do tyłu, tu zagram, tu. Uwaga, jeszcze tu, idziemy do przodu, fajnie, rozgrywamy ak... O, skończył się czas. Ale odda z tej paczki teraz! Ale odda z paczki! Dobra, paczka, złota paczka premium. Uwaga! Fajny wąs. Uwaga! Ba, zawiera 24 złote karty piłkarskie, w tym jedną gwarantowaną 84+. Kylian Mbappe. Kto tam jeszcze jest? Vinicius Junior, tak zwany. Van Dijk by się przydał. Van Dijk. Kto tam jeszcze? Kogo bym jeszcze chciał? Kto tam by chciał do składu? Kogo bym wziął? No to tyle, tylko 3 zawodników. Walkout, ale to jakaś... A, to ta Double walkout! No, staty ma dobre, no ale co z tego? Dobra, ale w środku jest jeszcze Mendy. Mendy i Walker. Było warto, słuchajcie.